Ta, ta. Nieraz sobie wiesz, już tak myślałem, żeby spieprzyć stąd za granicę po ten szmalec, ale ja tak nie mogę, to chyba nie jest dla mnie. Pieprzę tą pracę, Anglię czy Holandię. Mimo że życie jest tu szare, jak to mysz, lubię. Kurwa, nauczyłem się tu żyć. Serdowo warsztacik. Dzisiaj przerabiamy przyłącze do węża na chyba 3/4 cala to jest. Między innymi też do tego elektrozaworu, bo to jest takie strasznie słabe, że aż jest, nie wiem czy to widać, w środku aż wygięte, strasznie słabe te końcówki oryginalne, które są na wężach. Ja do tego stosuję standardowo pakuły, a na pakuły dodatkowo stosuję klej do śrub, który tam lekko jeszcze trochę uszczelni, CX80, tak, jakieś tam, ale słabo oświetlenie jest, może tak, do połączeń jakiś tam RC38, połączeń cylindrycznych i jest beton. Palniczek jest i tu będziemy to montować sobie, żeby te węże tutaj do beczki, do oprysków ładnie nam trzymały. O, pasuje idealnie, calowe wyjście, a te tutaj, tak jak tutaj przy wężu odkręcę, wszystko sika, kapie, nie idzie tego dokręcić, bo to jest aluminium. Przy karczerze, przy myjce, jak się podłącza, to tu się wiadomo, to na ciśnieniu pracuje i to strasznie denerwujące, jeśli podchodzi, wszystko jest mokre. To złożę na teflon i potem wam pokażę jeszcze beczkę do oprysków. Na teflon nie wyszło. Spróbujemy jednak na pakułę i klej dołożyć. Też suwało, nalałem kleju. Od góry lekko przykręciłem, poczekam aż zeschnie i zobaczymy, czy to tam będzie działać. Jak nie, to będzie trzeba wrócić do poprzedniego pomysłu. Nie zawsze wszystko się udaje. Od ostatniego nagrywania minęło, o, ale blachę aż kurczę ten zrzuciło. Minęło jakieś jakaś godzina, bo byłem na obiedzie. Trzyma to bardzo, bardzo. O, nie idzie tego. Wstępny czas wiązania tego kleju to jest niby, o, nie będę tam nam chama tego, o, tu jeszcze miękawy trochę, nie będę na siłę tego tutaj darł, poczekam te 24 godziny, tak jak ten producent zalecił, chyba dopiero podłączam kran, chyba że będę musiał, resztę dogram wam później. Od tego wczorajszego nagrywania ten klej, ten CX-ik jest, o, słabo dalej. O, to brudne. Dalej trochę mokry tutaj, ale było na pudełku. O, marzy się. Było na pudełku napisane, że on reaguje przy kontakcie ze stalą w warunkach anaerobowych. Jakby jakiś Antek nie wiedział, to są warunki beztlenowe, które powinny panować po skręceniu w środku, tak? Tam, gdzie nie ma dostępu tlenu. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale... ale chyba działa, bo nie idzie tego cholerstwa ruszyć ręką bynajmniej. Czyli mam nadzieję, że będzie trzymało. Zaraz popodłączamy węże i zobaczymy, czy trzyma. Mamy podłączone w końcu. Węża wygniemy. No, wreszcie.
wszystko sikało, cała buzia mokra była. Jeden załatwiony, drugi artysta. Zawór otwarty. No, zaginę się. No i? No i trzyma. A ten jest otwarty i też trzyma. Tu jest ciśnienie, bo elektrozawór jest normalnie close. Idziemy załączyć systemu. Jak taka blacha ma potem trzymać? Blaszka przyłączy, to katastrofa. Opaski nie dało się na tym zacisnąć. No a tutaj to już wygląda całkiem przyzwoicie. Dobra. Co tu mamy? Zasilenie. W środku jest schowane. Jak to się mówi? Zasilacz. Zasilacz 12-woltowy. Zasilacz steruje przekaźnikiem. I ten przekaźniczek przerzuca nam, rozłącza lub połącza. Czujniczek nam daje napięcie, który wam zaraz pokażę, który jest u góry w beczce. Wszystko jest bezpieczne, bo jest na 12 wolcikach. I mamy fajne sterowanie wodą. Woda już leci na pełnym przepływie. To jest tam jakieś, nie wiem, dla 3/4 cala. O, chodź tu. Przepływ dla 3/4 cala to jest bodajże około 4000 litrów na godzinę. I teraz tak, tutaj jest ten elektrozaworek, tak? Mamy wtedy sobie, otwieramy. Ciągle, że tak powiem, mamy przepływ wody. I tu mamy czujniczek za 15 zł elektromagnetyczny, który nam steruje, jak będzie pełna beczka, odcina nam wodę, tak? A tak sobie ładnie tutaj ta woda leci, czujnik nam wyłącza, czujnik na dół włącza. I sobie beczułka jest, czas na napełnienie opryskiwacza to jest momencik. Ostatnio przez jakieś tam popołudnie, nie wiem, 6 godzin, coś takiego, 40 hektarów opryskałem dzięki temu, że ta woda naprawdę leci szybko. I teraz wy pewno powiecie, a po co kombinować, po co tam tworzyć jakieś elektrozawory, cuda na kiju. Mogłeś dać zwykły pływak i pływak by działał, a się okazuje, że nie. Bo mam dosyć blisko pola do domu, jakieś tam 2 km, najdalej jest jakieś 6 km. I co się okazuje, że pływak nie nadąża, jest zbyt mały przepływ. To nie ma lecieć jak woda do kibla, tylko to ma lecieć na pełnym przepływie. Tak jak mówię, teraz to jest około 4 chyba tysięcy litrów na minutę, więc możemy to zrobić w ten sposób. Na połowę przymkniemy kran, będzie jakieś 2, tak, na 3/4 cala, to można sprawdzić sobie na tabelach. Około 2000 litrów na minutę. I teraz słuchajcie, 10 hektarów, tak, to jest 2000 litrów. Czyli to jest około godziny. Więc jeżeli ja się szybko napełniam, tak, i za godzinę jestem z powrotem, przymykam kran tak mniej więcej do połowy i mam 2000 litrów w beczce. I czas tankowania to jest moment. Polecam, naprawdę polecam to wszystkim. Polecam również taką beczułkę, woda zawsze się troszeczkę ogrzeje, no chyba, że ktoś ma naprawdę pompek, tak, w opryskiwaczu, która jest sprawna i wszystko fajnie zaciąga. Trzeba było to pomalować jeszcze przy okazji na czarno, ale generalnie jest w porządku temat. Może zrobimy sobie nawet jakiś taki filmik, ile czasu trwa napełnienie opryskiwacza, tam do 2 czy 2,5 tysiąca litrów. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.